Hej, w tym odcinku obudzimy się w Chorzowie na parkingu Legendi, najstarszego lunaparku w Polsce. Potem raz jeszcze przejedziemy przez Katowice, by trafić do Mysłowic, rodzinnego miasta zespołu Mysłowic, gdzie przez pomyłkę dostaniemy za darmo jedzenie z McDonalda. Następnie przejeżdżając przez Olkusz trafimy do Ojcowskiego Parku Narodowego, zobaczymy tam m.in. Zamek na Pieskowej Skale i Maczugę Herkulesa. Ostatnie miejsce tego dnia, jakie zwiedzimy, to będzie Kraków. Zapraszamy! Dzisiaj obudziliśmy się w Chorzowie na parkingu Legendi, najstarszego wesołego miasteczka stałego w Polsce, który został stworzony w 1959 roku i działa do dzisiaj. W 2017 zmienił nazwę na Legendia. Z tego co widzimy, jest dużo tu rozrywek, ale niestety teraz w tym sezonie wirusowym, zimowym jest wszystko zamknięte. Przynajmniej zobaczyliśmy, jak to wygląda. Kiedyś tutaj przyjedziemy z Junią. Parking jest duży. Zatrzymaliśmy się tutaj na noc. Bramki są otwarte, więc bezpłatny. Staliśmy pod lampą w bezpiecznym miejscu. I zaraz jedziemy dalej. Idziemy zobaczyć, jak wygląda wejście do tej krainy zabaw. Jest tutaj nawet kolej wąskotorowa. To jest wejście do Legendi. Teraz wszystko jest zamknięte. To jest to tablica informacyjna. Jak widać, jest tu sporo atrakcji dla dzieci. Wszystko wkoło jeziora. Jest to też mała figurka smoka. Teraz robimy rundkę za dnia po Katowicach. Zaraz będziemy przejeżdżać koło Spodka. Ale jak dla nas, nocą Katowice o wiele ładniej wyglądają. Teraz może taka pora roku, jest szaro. O, tu jakiś pomnik jest. A tutaj mamy Spodek. Też nocą lepiej wygląda. Także zrobimy sobie jeszcze małą rundkę i jedziemy dalej. Wyjeżdżamy już z Mysłowic, z miejscowości, skąd pochodzi zespół Mysłowic. I jedziemy dalej. Teraz chyba zobaczyć Maczugę Herkulesa i Skały Pieskowe. Zapłaciłem. A my jesteśmy znowu po drodze w McDonaldzie. Właśnie idzie nasze zamówienie. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. O, zamówiliśmy japanoburgera z kolą i chickenburgera z frytkami, ale pani podała nam inne zamówienie, a z powodu koronawirusa nie możemy go oddać, więc dostaliśmy gratis w McDonaldzie. Nawet nie było takiej potrzeby, no ale jak już jest, to pewnie się zje. A my opuściliśmy Mysłowic, mówię, bo taki zespół jest, bardzo fajny zresztą. Tutaj mieszkali chłopaki i jedziemy dalej. Po drodze zajechaliśmy na
rynek w Olkuszu. Całkiem ładne uliczki tu są. Ryneczek też niczego sobie. Tak tylko zobaczymy Olkusz i jedziemy dalej. No całkiem ładnie tutaj. Jest też miejsce pamięci narodowej w Olkuszu. Związek Ochotniczy Straży Pożarnej, czyli miejsce pamięci związane ze strażakami. Jesteśmy w Sułoszowej, zaczynają się tu skały już. Bardzo to ładnie wygląda, jak nie w Polsce. Domki przy samych skałach. No super. Jak w Szwecji czy gdzieś. Dojechaliśmy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest jeziorko jakieś. Wszędzie są właśnie takie skały piękne. Fajnie to wygląda, jak te domy są tak blisko skał. Stanęliśmy na parkingu pod zamkiem i chyba odczepimy tu przyczepę i dalej pojedziemy bez przyczepy, bo to jest trochę górska droga, a jest podobno co zwiedzać. I zostawiliśmy na dole przyczepę i udało się nam wjechać samym autem pod zamek. Idziemy zobaczyć ten zamek na pieskowej skale. Jest i dziedziniec zamku. W obecnej sytuacji z wirusem można tylko dziedziniec zobaczyć. O, trzeba przetrzeć. I widok z ulicy na zamek. Bardzo ładny widoczek. Udało się. Podjechaliśmy teraz pod maczugę Herkulesa. Jest tu mały parking. Na szczęście dla nas jest taka pogoda, że nawet go nikt nie pilnuje. Nie ma dużo osób, więc było gdzie stanąć. A to jest maczuga Herkulesa. Wielka, wielka skała. Blisko zresztą zamku. Teraz zobaczymy, czy da się trochę bliżej podejść. O, chyba się da. Jest nawet dróżka. O. Ale błoto. Straszne błoto jest dzisiaj. Ale my się nie poddamy na pewno. O, tu są też jakieś skały. No proszę, można pod samą skałę wejść. Jest i skała. Idziemy tam. Widok na zamek spod maczugi. O, tam na dole jest nasze autko ze światłami włączonymi. Widoki są bardzo ładne. Co mówiłem, po drodze są takie fajne chatki przy samych skałach. Bardzo fajnie to wygląda.
A my w końcu mamy śnieg znowu. Trochę śniegu napadało, ale jedziemy teraz bez przyczepki, więc mogliśmy sobie pozwolić na mały offroad po górach. Znaleźliśmy tutaj skałę nad potokiem. Jest dopiero przed godziną 16, nie mielibyśmy co dalej robić. Więc mimo tego, że jest ciemno, non-stop pada śnieg, jesteśmy w górach. Postanowiłem, że nie jest jeszcze aż tak straszny ten śnieg i jedziemy w stronę Krakowa. Po drodze w Ojcowie świetny widok, zwłaszcza teraz. Jest to kaplica w Ojcowie. Jest na szlaku architektury drewnianej. Pięknie wygląda na tle skały. Bardzo ładny widok. No i tym oto sposobem wjechaliśmy do Krakowa. Widzę, Kraków to jest miasto znaków drogowych. Niech spróbuje ktoś ogarnąć, jeżeli widać, ile ich jest. Jest po prostu aż świeci od znaków drogowych. Nic innego nie widać, budynków nie widać. Same znaki drogowe. Tak, Kamiunka, w końcu udało się, jesteśmy w Krakowie, prawda? Tak, w Krakowie. I to przy samym Wawelu. Idziemy zobaczyć, co tu można zwiedzić. To jest jakiś park. Bardzo długie alejki są oświetlone. A tak? Niunia nasza macha kotką z wystawy japońskiej. Papa kotki. Papa kotki. Papa machają. Atrakcja turystyczna, przyjechali strażacy. Mamy nadzieję, że nic się poważnego nie stało, że to tylko jakiś pokaz. Chyba strażacy muszą się dostać do jakiegoś domu. Ale jakie to długie musi być, nie? I jeszcze ile tam drabin jest do rozłożenia. Przed nami jakiś mini kościółek. No, piękne miejsce nocą. Jest tu naprawdę ładnie.
Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Hej!